zawodników nie wiedzą, że tu jesteście. Panie i panowie! Żadnej byś nie wygrał? Przed wami! A faktycznie. Agata! Fagata! Żarty cycka! Agacia! No. A Cysiu pracuje, zobaczcie, tutaj Cysiu pracuje. Góra, dół. Up and down. O tak. Ulala. Dobrze. Pracuje, widzowie. Nie jestem stulejarzem. Nie, no dupka też dobra. I przyszedł czas na jej przeciwniczkę. Ją doskonale znacie, mieliście już okazję oglądać ją w klatce Heilig na pierwszej gali. Przed wami Lexi Chaplin! Zajebiste włosy ma Lexi. Kto lepiej ubrany, waszym zdaniem? No nie wstanę, nie ma szans. Widzimy, jest fan klub, tak? Pokaż ten piękny plakat. Let's go Lexi, Team Lexi, wiemy, że jest i już widzę z autografem. Czy tam jest autograf Lexi podpisany? No. Pięknie. Kurwa, jaki wstyd, Lexi, jaki cringe. Widzimy, że naprawdę jeśli chodzi jeszcze o... Jeszcze to nie jest 12-letnia dziewczynka, tylko jakiś ziomek, który ma, masz kurwa... Masz ich bardzo dużo i są bardzo prawie 20. No i naprawdę nie możemy kurwa, się doczekać tego, jak jedną rzecz, jak kurwa ktoś odpierdoli jakąś taką szopkę, kurwa, na konferencji albo na gali, kurwa, to nie walczę. Wyjdę z oktagonu i ci kurwa liścia zajebię. Prezentujesz się? Ja oczywiście... Jeszcze mi dadzą jakieś zdjęcia, jak jestem gruby. Ja was kurwa znam, po co ja o tym mówiłem? Kurwa! Zanim wprowadzimy nasze gwiazdy main eventu o tym... Dezu, moje najgorsze zdjęcie mi pierdolą na puchali. Pragnął twojej kurwa, atencji. Teraz to do mnie przypomnę doszło, oczywiście, że zakłady na Heilig wyłącznie u naszego sponsora Fortuna. Jest to oficjalny bookmacher gali. I to Gala będzie, kurwa. Let's go, Serwiuszek Pębuszek czy coś. A cała czwarta część jest sponsorowana właśnie przez Fortunę, oficjalnego bookmachera Heilig. A już w tym momencie przywitajcie go bardzo gorąco, reprezentujący ekipę warszawskiego koksu. Panie i panowie, przed wami... Michał Owca! Owczarzak! Ale fajna przeróbka tutaj globala z dzikiem. Tematycznie. Dobra, my się zachwycaliśmy dupą Lexi, kurwa. Zobaczcie dupę Owcy. To jest najlepsza dupa w polskim show biznesie. Nikt nie ma lepszej dupy. Serio. A jego przeciwnikiem będzie jeden z najbardziej oczekiwanych debiutantów Jarosław w polskim fightingu. Panie i panowie, przed wami Jarosław Paszabiceps Jarząbkowski! Kurwa, fajnie Paszę zobaczyć, tak po ludzku. Fajnie, że ten, że się rozwija. Ogłosili go o papieskiej godzinie. Tak więc prezentuje się tutaj nasza ostatnia czwórka gwiazdy co-main eventu i main eventu. Heilig, Lexi Chaplin, Pasza Bicep, Owca oraz Fagata. Raz jeszcze wielkie brawa!
Przypominamy, że ta część jest sponsorowana przez bookmachera, oficjalnego bookmachera Fortunę. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z oferty naszego sponsora Fortuny. Pierwszy zakład bez ryzyka do 600 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod HIGHLEAGUE. Możecie sprawdzać oferty na wszystkie pojedynki, a Fortuna to jedyny bookmacher na rynku, który ma ofertę na galę HIGHLEAGUE. Dowiemy się także właśnie, jakie tutaj kursy mamy na naszych zawodników i zawodniczki. Myślę, kurwa, że będzie jutro bardzo ciekawie. Mnie. Ale zanim to nastąpi, już troszkę rozpoczęliśmy temat z Lexi, więc przywitamy ją raz jeszcze. Lexi, wiele osób spodziewało się, że dla ciebie to będzie jednak dłuższy rozbrat z matą, z ringiem, z klatką, a tymczasem wracasz do nas praktycznie od razu, na drugiej gali. Czy tęsknota za klatką była większa niż za fast foodami? Nie, pieniążki. Tak, cześć wszystkim. Ja czuję duży niedosyt po tej ostatniej walce i jak dowiedziałam się, że włodarze proponują mi proponują mi teraz kolejną walkę tak szybko, no to bardzo mi się to podobało i cieszę się, że tutaj mogę znowu być. A jak dla pieniędzy się będę bił? Cieszysz się, że właśnie Agata ja to jest powiem. Twoją przeciwniczką? Nie. Sport zostawmy ludziom, co się w UFC biją, czy KSW. Mógłby tu być ktoś, czy w innych federacjach. Ja tam mam po pieniądze idę. Gorsze relacje, ale podejdziemy do tego sportowo i wydaje mi się, że będzie okej. Okej. Agata, w takim razie pytanie do ciebie. Cześć, chciałam się w ogóle przywitać, bo jestem tutaj pierwszy raz. Mi to by było wstyd o sporcie, kurwa, mówić. Agatę, po raz pierwszy. Jak naprzeciwko ciebie siedzi twój trener, który, kurwa, najprawdopodobniej za walkę zarabia 500 zł, bo często nie są to znane osoby, a, kurwa, codziennie trenuje i robi to od 20 lat. No, kurwa, wiocha, jak twój to by była. Zdobyte na pierwszej gali. Tak, ale mnie to też bardziej motywuje. Ja zapierniczam na tych treningach, mi się to mega podoba i mnie to bardziej motywuje. Nie wiem, czy jakbym może dostała kogoś słabszego, to czy bym aż tak bardzo, wiesz, trenowała i się tym zajarała, jak się zajarałam. A jak wygląda to z twojej strony? Lexi mówi o tobie w samych jakby superlatywach, że wolałaby walczyć z kimś, kogo bardziej nie lubi. Jak to wygląda z twojej strony? Czy nie przeszkadza ci? Nie będzie. Czy nie wolałabyś po prostu kogoś, do kogo łatwiej byłoby przyzwoić te agresywne, negatywne emocje? No ja też bym wolała się bić z kimś innym, ale... Ale z drugiej strony też się cieszę, że jest to Lexi, nie mamy żadnej spiny i nie będziemy żadnych głupich rzeczy chyba gadać na swój temat. No. Okej. Okay. Agata, no dawaj. W takim razie przejdźmy do pana Jarosława. Panie Pasza, witam cię serdecznie. Kurwa, jest to niesamowite, jak Fagata jest fotogeniczna. Tylko, dzień dobry. To jest by far najbardziej fotogeniczna osoba, jaką widziałem. To zrobiło prawdziwą burzę w internecie, zawładnęło internetem. Jak się czujesz z faktem, że tak wiele osób stoi za tobą i cię wspiera? Nie, no to nie jest w sumie obcy temat dla mnie, bardzo miło mi jest. Budowałem całą karierę swoją w bardzo przyzwoity sposób, pomocny, przyjacielski, więc myślę, że jest tak cały czas i bardzo miło mi będzie tutaj gościć. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Owca, w takim razie pytanie do ciebie. Ostatnim razem, jak rozmawialiśmy, przy okazji zupełnie innego programu, w zupełnie innym miejscu, mówiłeś, Sandra zawsze że tak samo wygląda. Zajebiście. Trochę szalonym. A Agata tylko na co zdjęcia. Co sprawiło w takim razie, że oszalałeś i będziesz się mierzył w tym main evencie marzeń? Cześć wszystkim. Outplay. Dużo rzeczy powiem ci. Po pierwsze tak, kasa jest dobra. Druga rzecz to jest main event, fajne przeżycie. Trzecia rzecz to jest przeciwnik też fajny, jak tutaj się z chłopakami zastanawialiśmy, no to nie było lepszego repertuaru dla mnie. No i też boks, bo w MMA bym nie wyszedł. Boks w moich rękawicach. Ale nie szedłbyś z Paszą, czy nie szedłbyś w ogóle w formułę MMA z nikim? W ogóle z nikim w MMA bym nie wyszedł. No tutaj już rozmawialiśmy sobie w wywiadach, że no głównie chodzi o to, że nie ma zajawki szczerej na to. A na boks mam teraz szczerą zajawkę, żeby przykatować przez te 2 miesiące i... No fajna motywacja, fajną motywacją jest... Owce to na 2x można wrzucić. Tak to zawsze, wiesz, były takie obiekcje, że pójść na tą grupę, wiesz, dostać zawsze w ryj, człowiek się trochę bał, nie? A tutaj mnie tak Hajlik popchnął, nie? Popchnąłeś mnie. Miło mi bardzo. Powiedz mi, to jest twoja pierwsza styczność z jakimi sportami walki, jakby tak, no, więcej niż jeden trening w tym przypadku teraz to? Czy... No... Tak jest, no sparingi pierwsze miałem takie poważne, no dopiero teraz, jak podpisaliśmy umowę. Bardzo dobrego trenera masz, widziałem też. To jest osoba, jakby pierwszy trener, z którym ja ćwiczyłem, jak do Polski przyjechałem, więc... No ładnie, no pierze mózg, nie? Bardzo sympatycznie. Pierze mózg. No to widzicie, świat jest mały, ale wszystko jakoś kręci się wokół tych walk, koło tych sportów walki. No i jakoś kończycie w tej klatce, czy w okolicach tej klatki.
Lexi, pytanie do ciebie. Nad Natsu miałaś przewagę fizyczną. Co będzie twoim największym atutem w walce z Fagatą? Doświadczenie. Może doświadczenie w jakimś tam stopniu. Też jestem wyższa. Może będę cięższa, więc to też jest jakiś tam, jakaś przewaga, ale wydaje mi się, że najbardziej to, że ja już byłam w klatce, ona jeszcze nie. Agata, pytanie do ciebie. Czy to jest twoja pierwsza styczność ze sportami walki i sportami w ogóle? No i cycki też nie ciągną cię w dół, jak Agatę. To jest pierwszy raz. Czy Agata ma tutaj, kurwa, duży minus, a mianowicie grawitację. Masz poczucie, że niewiele się od ciebie oczekuje, więc możesz pójść po prostu zrelaksowana i zrobić robotę na tyle, na ile ci stać. Znaczy się, jestem zmotywowana, ale ja też nie mam nic do stracenia. Ja tutaj nie muszę nikomu nic udowadniać, muszę tak naprawdę sobie udowadniać. Dobra, widzowie, kto by chciał, żeby Fagata mu zrobiła dosiad, pisze jeden. No tak, bo tutaj, jeśli chodzi o kursy na walkę, Lexi z Fagatą wynoszą 1,25 na wygraną Lexi i 3,56 na wygraną Fagaty, czyli jest to zdecydowana różnica. Ale jesteście stulejarzami najgorszymi. Zdecydowaną faworytką jest Lexi. Pytanie, czy to w jakiś sposób wpływa może negatywnie na ciebie? Czy czujesz większą presję przez to? Czy w ogóle jakby nie patrzysz w tych kategoriach i skupiasz się na swojej robocie? No ja bym bardzo chciała, żeby ludzie nie lekceważyli Agaty. Uważam, że taki kurs kładzie większą presję na mnie i wolałabym, żeby był troszeczkę bardziej wyrównany. Serio, nie lekceważcie Fagaty. Ona naprawdę może fajnie się pokazać w oktagonie. Od kiedy to się propsuje? Co to jest, kurwa? Komplementy i serduszka, no właśnie. Bardzo, bardzo, bardzo miło i bardzo w sumie przyjemna odmiana. Się czuję, kurwa, jak na Wigilii u babci. Na tym i jakby wszyscy tutaj się kochają. Chcecie pokazać klasę. Pasza, pytanie do ciebie. To była kwestia czasu. Wszyscy chcieli zobaczyć cię w klatce. Ty lubisz wyzwania. Co zadecydowało, że widzimy cię akurat w tej organizacji i akurat w tym zestawieniu? Wiesz co, kiedy zacząłem robić obozy Pasza Gaming Camp, jak ktoś śledzi, to są jakby sportowe obozy. O, duży faworyt szefu Pasza. Przyszedł na początku zaproszenia. Moim zdaniem 50-50 do niego federacji. Powiedziałem, że nie jest to jeszcze moment. Przyszedłem drugi raz, odezwałem się, poszedłem pożyczyć materacę, bo wiem, że organizuje inne też gale grapplingowe i nie tylko, więc pożyczył mi materacę i tym oto sposobem kupił mi, pożyczając mi materacę na moje obozy. A kto jeszcze raz, jakim on powiedział? Dobra, ta karta przetargowa była. To taka anegdota, ale czy rzeczywiście to cię przekonało? Czy jednak, podobnie jak w przypadku Michała, klasa przeciwnika, dobra kasa i tak dalej, i tak dalej? Od razu szefu widział, wiedział, na czym mi zależy i tak dalej, jakiego zawodnika szukam, z którym chciałbym wystąpić. Więc owca, fajnie, że to jest owca, fajnie, że na pewno mi się nie zgodzi z innym zawodnikiem, który miał jakąś inną swoją przeszłość kryminalną, więc sportowy zawodnik z ambicjami podchodzi z szacunkiem do mnie, więc od tego samego może ode mnie oczekiwać i przygotujemy się na 100%, a jaką walkę damy, no to zobaczymy, bo możemy robić z siebie nie wiadomo kogo, gladiatorów, zabijaków, a wiecie, nie jeden tak mówił przed walkami, z siebie jakiegoś Hirosa, kończyło się, wiecie. Jaka jest twoja styczność z sportem w ogóle, powiedz mi, Pasza, w sensie, ile lat? Jeszcze raz. Styczność twoja ze sportem albo z walkami? No, siłownie to już 10 lat czy 15 lat. To robi, było nie? Różnie, to były bardzo moje epizody. Ja bardzo dużo wyjeżdżałem po całym świecie podróżując, więc kiedy siedziałem na bootcampie, przygotowując się do najważniejszych turniejów po 2-3 tygodnie, grając, bębniąc, przyjeżdżając do domu, później znowu zajawki, tydzień jakichś sportu walki i znowu wyjazd na 2 tygodnie, więc to było bardzo, bardzo, można powiedzieć, mało, ale jak już skończyłem grać, no to trochę podkręciłem tempo, tą śrubeczkę i trochę więcej zacząłem się w to bawić. Skąd się spać tymi jedynkami, proszę? Styczność, chyba że zrobiłeś to jako luk, bo niektórzy ludzie tak robią. Słyszałem, że robią, no ale niestety w tej potyczce, w tej formule ten kalafior niestety nie pomoże, ale przy następnych może walkach będzie okazja. Czyli była tam styczność ze sportami walki już wcześniej? Tak, coś tak miałem, coś liznąłem zapasów z trenerem Mieciem, trochę poćwiczyliśmy i z moją ekipą. Dobra, więc patrz się na to. Myślę, że będzie dalej mi pokazać w innej formule jeszcze zawalczyć. Fajnie, że robimy to w małych rękawicach, ten boksik, bo jakbyśmy robili w dużych rękawicach, to byśmy mogli nieźle to skaleczyć. No właściwie mnie też ta walka dosyć ciekawa. Proszę bardzo, koniec z jedynkami. Ogólnie biorąc rzecz, Owca jest reprezentantem warszawskich koksów, którzy jakby są przeciwni temu, co ich nazwa mówi, a ty jesteś w zasadzie bardziej z tego świata gamingowego, tak, znany dla ludzi, chociaż budowa i usposobienie, co innego mówią mi. I pytanie też jest takie w zasadzie teraz do Owcy, jak to się ma ta twoja siła, koniec, kurwa, z siłą do siły uderzenia? No trener mówi, że niepotrzebna jest... Bliżej, przepraszam.
Trener mówi, że ta siła jest niepotrzebna, aż tak, i się z nim zgadzam i widzę, że tak naprawdę no tutaj wydolność odgrywa największą rolę, nie? Szybkość i wydolność, nie? No właśnie, Owca, czy ekipa WK wspiera Cię w Twoich przygotowaniach? Bo treningi to oczywiście dla Ciebie nic nowego, ale już treningi sportów walki to zupełnie inna bajka od tego, do czego jesteś przyzwyczajony. Oczywiście, że mnie wspiera, na przykład teraz... No kurwa, co mają go nie wspierać? W firmie, no bo no różne rzeczy tutaj z Heiligiem trzeba załatwić, więc przyjmują pałeczkę, ale my się zawsze dogadujemy. Jeden oni coś, to są prawdziwą ekipą i rodziną. Więcej, zaraz następny będzie walczył, to my trochę w biurze więcej porzeźbimy i tak dalej. Także wszyscy się wspierają, żyją szczęśliwie, jest tęcza póki co. Jeszcze jedno pytanie do Ciebie, Owca. Czy jakby po tych, nie wiem ile czasu już ćwiczysz, ile to trwa? Miesiąc, dwa, trzy, więcej? Dwa miesiące przygotowań jest do walki. Czyli czy po tych dwóch miesiącach przygotowań odnalazłeś jakąś pasję do sportu walki, definiując boks? No mówił czy jakby widzisz dalszą przyszłość swoją jakąś w tym wszystkim? Malik chyba nie słucha. Po prostu jednorazowy strzał. Mówił na samym początku, dlaczego nie mam. Zobaczę po walce i odpowiem na to po walce, fajnie. Ale zawsze gdzieś tam ten boksik się oglądało, grało się Fight Nighta, tworzyło się zawodnika, chciało się tego swojego zawodnika, wiesz, poprowadzić do zwycięstwa. No i mówię, no była dobra okazja no teraz, żeby się przekonać, żeby pójść na te zajęcia, bo kurczę, te sparingi właśnie na tej sekcji u trenera Raubo, naprawdę to było takie no duże przeżycie dla mnie, bo chłopaki mnie oblili. Wiesz, dochodziłem do siebie przez tam 4 dni, to takie jest nowe przeżycie. No teraz każda kolejna ta sobota sparingowa, no po prostu jesteś coraz bardziej z tym obyty. No i widzisz, że być może nie jest to tylko taka bójka polegająca na farcie, ale że rzeczywiście, no kurczę, jak na przykład Mayweather miał przez całą karierę tylko jedno rozcięcie na łuku brwiowym. No i gdzie tutaj jest ten przypadek, nie? No gość zminimalizował przypadek do zera, nie? Więc to też mnie cholernie ciekawi, nie? Szczerze lubię boks właśnie i szczerze mam rozkminę na ten temat. Na przykład wczoraj 16 po północy byłem kompletnie nagi, już się szykowałem do spania, nie? I w wolnym czasie lubię sobie popatrzeć na YouTube i jedna rzecz mi nie wychodziła, nieważne jaka. I ja nagi Pornhuba oglądam. No i wstałem, nie? Byłem nagi, wstałem. Wiadomo, że tam się nie podtarłem i ten, ale na przykład wiesz, z małego, no wiesz jak w boksie te ruchy bioder, nie? Ochlapałem całą... Przepraszam cię bardzo, po prostu... Co on kurwa mówi w ogóle, co? Ja tylko przypomnę, że był nagi, bo to jest bardzo ważne w tej historii. Tak, po prostu wiesz, chlapałem, ale po prostu puenta tej historii jest co taka... Co mówi? No, że mi zależy i że to jest szczera zajawka i że teraz po prostu tym żyję i myślę o tym w każdej wolnej chwili. Ja wiem jakby jak treningi z tym trenerem wyglądają. Ja wtedy miałem okazję jako młody jeszcze chłopak na warszawskiej gwardii trenować. Że nago kutasą kurwa klastał w zasadzie, no, ciki? Dzień, noc, nie zrozumiałem, nie wiem. Mięsem, rozkładający się sprzęt i tak jak mówisz, te pierwsze treningi od początku jest rzucanie na głęboką wodę. Także jestem mega ciekawy tego, co będzie w tym waszym pojedynku. I w zasadzie ciężko mi jakiegokolwiek faworyta określić, tak mówiąc całkowicie szczerze, no bo tutaj mamy chłopa postawnego gabarytowo, tutaj tak samo i jestem mega ciekaw i jeśli będzie bliżej dla walki już, to ja wtedy swojego może faworyta określę i może nawet coś postawię. Ale intryguje mnie w zasadzie drugie pytanie, bo tak Fagata i Lexi siedzą bardzo cicho i zastanawia mnie pytanie Fagata. Od jakiegoś czasu na Twoim Instagramie pojawia się coraz częściej, nie wiem, czy były, czy obecny partner Lexi. Czy jest to jakaś szpilka w jej stronę wymierzona, jakiś zabieg marketingowy, czy to jest po prostu czysty przypadek? My z Marcinem trenujemy w jednym klubie, więc tak jakoś... Nie rozumiem, możesz jeszcze raz, proszę? Trenujemy w jednym klubie z Marcinem, mamy tego samego trenera, więc tak jakoś się złożyło, że się widujemy. Tyle i wyłącznie, tak? Okay. A czy ciebie jako kobietę to w jakiś sposób dotyka, coś, nic? Oni są razem w końcu, nie, czy nie? Myślę, że nie. Fun fact, zanim wiedziałam, że walczę z Agatą, to ja, ona przychodziła ze mną na treningi do WCA, do moich trenerów, ona w końcu zdecydowała się, że chce z kimś innym trenować. Ja jej polecałam właśnie
klub Junik i trenera Szyszki, bo mówiłam jej, że o, gdybym ja nie walczyła z tymi trenerami, którymi walczę, to bym poszła do Szyszki, że on jest taki dobry i żeby ona do niego poszła, no i poszła i walczy i no, Marcin też jest od Szyszki, więc no razem tam siedzą. Czyli trochę tak być może ukręciłaś sama na siebie bat. Mam nadzieję, że nie. Sorry, mam nadzieję, że nie. Okej, okay, Lexi, to w takim razie pytanko, bo na pewno oglądałaś... Kto nie ma wspierającego, ten cipa. Pytanie, czy analizowałaś ją pod kątem... 5 złotych kosztuje. Czy raczej walka z Agatą to jest zupełnie nowy rozdział, nowa strategia i jakby nie zastanawiasz się nad tamtą walką? Nie, na pewno wyciągnęłam bardzo dużo z tamtej walki i patrzę na Fagatę, przygotowuję się, w sensie w mojej głowie Fagata będzie lepsza niż, w sensie jak to powiedzieć, mi brakuje teraz słów. Say it in English. Powiedz po angielsku. I'm expecting Fagata to be better than Natsu. W sensie przygotowuję się, jakby Fagata była lepsza niż Natsu. W sensie coś. A z Natsu, no to błąd był taki, że ja zlekceważyłam Natsu. Ona była trochę lepsza niż ja zakładałam, to ja mentalnie od razu położyłam się. Ale no Natalia bardzo fajnie zawalczyła, gratulacje. Ja ostatnio widziałem na Instagramie. No to nieźle. No takie dosyć fajne kopnięcie, powiem wam szczerze. Tam ta ręka była, ta tarcza i w zasadzie to kopnięcie weszło tak, że ja na to spojrzałem i się nawet nie zdawałem sprawy, że Fagata jest tak rozciągnięta. Możesz mi potarczować następnym razem. Nie, ale to całkowicie obiektywnie na to patrząc teraz, po prostu nie spodziewałem się, że ruch będzie tak płynnie wykonany. Jestem naprawdę pod wrażeniem i w zasadzie ciekaw jestem tego, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, Agata, w takim razie pytanko do ciebie. Zapewne oglądałaś walkę Lexi z Natsu. Czy wyciągnęłaś z niej jakieś słabe strony Lexi, które możesz wykorzystać w najbliższej walce? Nie, wolę teraz tutaj o tym nie mówić. No sobie z trenerem rozmawiam. Dawaj, Agata, no powiedz. Dawaj. Big Jack zdradził całą swoją taktykę, także chociaż coś, rąbka tajemnicy. Nie. Ile wspierających? Nie wiem. Agata, no powiedz coś, na pewno będziesz pewnie chciała wejść w nogi. Jak ona nie ma pomysłu, to ty jej podrzuć jakieś swoje słabe strony. Nie, no właśnie mówię jej, no na pewno błędem w mojej tej pierwszej walce to była obrona przed obaleniem, no to pewnie Agata coś w tym kierunku będzie chciała pójść. Co jeszcze? Lexi, właśnie opowiada ci o twoich słabych stronach. Nic tylko wykorzystać, nie? Tak. Okej, okay, Pasza. Ale między wami właśnie też jest pytanie, bo między wami chyba jakiś czas temu była jakaś spina, w sensie było jakieś delikatne nieporozumienie, czy jakkolwiek to zwał. I pytanie, co się wydarzyło, że to się na tak przyjazne stosunki zamieniło między wami? Dawaj, Agata, ty powiedz teraz. O chuj tu chodzi? Nie, no, ludzie się kłócą. Ludzie się godzą i to jest normalne, nie tylko w świecie influencerów, tylko też chyba w normalnym życiu tak jest, że ludzie się kłócą, potem się godzą i to tyle. Chcecie może przytoczyć genezę konfliktu i sposób, w jaki to się wyjaśniło? Nie, bo w to były zamieszane osoby trzecie, których tutaj nie ma i które nie za bardzo chciałyby być w to mieszane, więc wolimy... Rozmawiałyśmy nawet na ten temat, że lepiej się o tym po prostu nie wypowiadać. Okej. Okay. Mamy jeszcze rundki i tak pewnie ten temat jeszcze do nas powróci, więc bądźcie na to przygotowane prędzej czy później. Lexi, ogląda cię masa młodych dziewczyn, dla których jesteś wzorem do naśladowania. Czy możesz powiedzieć swoim fankom, co daje ci sport i czy twoim zdaniem warto się angażować w tego typu inicjatywy? Co daje mi sport? Lepiej się czuję fizycznie, jak ja... Okej, ja uwielbiam McDonald's, ale jak ja 3 razy dziennie jadłam maka, to nie czułam się najlepiej. Teraz jak uprawiam sport, no to na pewno kondycyjnie lepiej stoję. A ja się czuję dobrze, jak jem maka właśnie. Jak piję kolej, palę papierosy. Większa pewność siebie. Wydaje mi się, że teraz jakieś tam podstawowe umiejętności, bardzo podstawowe umiejętności w MMA mam, no to... Mniej się boję na ulicy, nie wiem, czasami aż bym chciała, żeby ktoś mnie zaczepił, żeby po prostu sprawdzić, co ja bym zrobiła, jak ja bym zareagowała. Na pewno to mi dało to. Ja mam gaz na niedźwiedzie. Sobie Lexi idzie ulicą, temu bym nakopała, ten to nawet niech nie podchodzi. Nie, dobra. Ale ja kiedyś w wakacje z Lexi szłam, to ona zaczepiała ludzi normalnie. Co? What? Jakiś faceci to zatrzymali i tak szyby w dół, a Lexi co? Nie, gdzie to było? Dobra, wysprzygliła się. Czyżby Fagata nie jest za mądra. Ja nie przypominam sobie tego. No, kurwa, Fagata mówiła, Fagata nie naprawdę. Nie będzie robić tutaj nic pod górkę, ale...
Ale były takie sytuacje, czy nie? W sumie możliwe, nie wiem, a to było... ja byłam trzeźwa wtedy? O. Ja nie wiem, i ja to nie jest wiem. Pytanie. No dobrze, panie z dupy, dzięki za 5D. O, Agata, no powiedziałaś przyjdę, przyjdę. A, musisz powiedzieć B. Ale tak, takie może... Nie musiałeś mi pieniędzy wysyłać, ale dla Alexi, jakby do momentu, w którym nie wychodzisz z pojazdu, w sensie jak takie sytuacje mają miejsce, to wszystko jest okej. Okay. Ale czy masz rację, czy nie masz racji, w momencie, kiedy opuścisz auto i wychodzisz do tej osoby, no to już jesteś jakby na pozycji... Wydaje mi się, że to było w ogóle, że ja... Jeśli osoby... To oni byli w samochodzie. No właśnie, oni byli co w samochodzie. I oni się przy nas zatrzymali, szyby w dół. Ja z samochodu nie będę krzyczeć do jakichś ludzi. Kurwa, Fagata. Jakby spierdoliła jest coś, co naprawdę każdy chciałby zobaczyć. Jakiś taki zabawny TikTok mógłby z tego na pewno powstać. Dobrze, Pasza, pytanie do ciebie. Trzeba założyć, że przeciwnik będzie od ciebie silniejszy. Jakie są twoje atuty w tym pojedynku, który niekoniecznie jest w twojej wymarzonej płaszczyźnie? Ja myślę, że dość dynamicznym zawodnikiem będę. Zawsze biegałem szybciutko na 100 metrów, szybko, zawsze dużo wysoko skakałem, więc myślę, że na tym będę bazował. No, myślę, że offside będzie dużo bardziej silniejszy ode mnie. Myślę, że tą siłę uderzenia też może być dużo większa, więc trzeba unikać tego. Taktyki do końca nie będę zdradzał, bo jestem bliski tego, żeby powiedzieć. Ale no mówię, no, owcy trzeba unikać. Postaramy się zapędzić owce do zagrody i później będziemy w dalszej części walki analizować taktycznie, jak go tutaj rozprawić się z tym zawodnikiem. Okej, owca, pytanie do ciebie. Pączek miał już okazję zaznać freak fightowej magii, teraz ty. Zostali jeszcze Saker i Robur. Czy możemy się spodziewać, że ich także zobaczymy niedługo w klatce? Już mówię, tylko jeszcze chciałem wrócić, bo wcześniej się pytałeś, czy ekipa mnie wspiera. Chciałem jeszcze powiedzieć, że Kaja mi robi omlety, w sensie ogólnie mi gotuje i generalnie nie mega wspiera. Także Kaja, dzięki, że Sandra. Jesteś, byś nie bym sobie raczej nie dał rady. A tak? Czemu on dziękuję, albo prawda, na pewno by serio było ciężej w chuj, nie? To był żart. A odnośnie ekipy? To był żart. Żart to był. Saker. Inny priorytet, teraz będzie chciał mieć kartę Natural Pro, więc kolejne lata masy, więc raczej mogę powiedzieć za niego bezpiecznie, że go nie zobaczymy w oktagonie, tutaj mi potwierdził, natomiast tam Malik, kolejne wyzwanie. Słucham? Mówię, że Malik kolejne wyzwanie, że Malik lubi takich nie do przekonania, zobaczymy. On ich przekonuje. Zobaczymy, natomiast tam siedzi dwóch panów, myślę, że są chętni bardzo. I tyle. I że myślę, że ich zobaczymy już niebawem też. Okej, okay, Robur pokazał, ja jeszcze mam jedno pokazał pytanie, krzyk w górę. Przepraszam, Pawłowski, ja do owcy mam pytanie właśnie, bo jakby no, sporty walki jakby tak z siłownią, jak już też czterech zrobili. Warszawskiego koksa. Nie mają Battle Royale wspólnego z siłownią, a może i mają, ale to na pewno w jakimś drobnym aspekcie, a wręcz przeciwnie, no, w przypadku boksu, myślę, że siłownia mocno ogranicza ruchy i właściwie spowalnia. Ja wiem na przykład po sobie, jak dzień wcześniej byłem na siłowni i idę następnego na tarczę, no to chodzę jak robot zwyczajnie. I pytanie do ciebie jest takie, czy rzeczywiście odczuwasz to takie spięcie w swoim ciele, które w jakiś sposób cię ogranicza i czujesz, że mogłoby być lepiej, gdyby tego, co w tej chwili robisz, nie było? Fajne pytanie. Wiesz co, to spięcie znaczy jest oczywiście, ale w dużej mierze też jest spowodowane tym, że w życiu troszeczkę za mało powtórzeń wykonałem tych ciosów i po prostu sama technika. Tutaj jest, wiesz, trzeba te ruchy wyrobić i te powtórzenia wyrobić, ale rzeczywiście im człowiek jest szczuplejszy, tym łatwiej się też robi te rzeczy, więc tutaj ta masa, ta siła, w szczególności w boksie, tak mi się wydaje, to nie ma w tej walce znaczenia. Liczy się wydolność, liczy się szybkość i liczą się umiejętności. Natomiast tam w MMA, jak są, jak tutaj chłopaki właśnie się biją, Pączek i Robur, jak są jakieś zapasy, przepychanki, dźwignie, no to wtedy no widzę, jak się przepychają u nas na siłce, czy tam u Norberta Daszkiewicza, że ta siła wtedy się przydaje, ale w boksie... To fakt, ale mimo wszystko no, stwierdzam, że siłownia mocno jakby no, spina i ten ruch bokserski, kurwa, jak bardzo technicznie on by nie był wykonany, jest w jakiś sposób ograniczony. No tak, ale też zależy jaka siłownia, nie? Bo jest siłownia i jest siłownia. To jest pytanie do ciebie, ty jesteś bardziej crossfitowym takim, czy jakby...
bardziej pakerem z siłowni, o tak, bo nie znam fachowego stwierdzenia. No właśnie my tak skaczemy, wiesz, ale generalnie no zaczęło się od kulturystyki, robiliśmy też trójbój, więc nie tylko takie pompowanie, ale no siła. Troszeczkę... Ja się przyznam, ja jestem zwolennikiem pompowania i w zasadzie... Na maszynach pompujesz? Nie, no ja tylko zestaw dyskotekowy robię zawsze. No ale... Nic innego mi nie jest potrzebne. Działa to, więc rób to dalej. Dziękuję. Ja widzę, do czego to prowadzi już niedługo Malik na ławie u WK. No właśnie, ale jak z tą ławą będzie? Z czym? Z ławą u nas. Wiesz co, jestem chętny, ale kurde, widziałem ten rekord, który u was w tej chwili jest obecny. To jest bodajże 160 kilo, tak? Tak jest, kizo. I kurde, myślę, że jak przytyję troszkę jeszcze, może do wakacji mi się uda zrobić, to będę w stanie wycisnąć więcej niż teraz. Na chwilę obecną jest to 140 kilo, które potrafię wycisnąć. Ale no chciałbym na pewno więcej jeszcze pokazać, więc jak do was się już, że tak powiem, zgłoszę... Kurwa, ja też bym chciał tyle. Ale ostatnio Krystian mi kazał drążek podnosić, kurwa, nad głową, znaczy na ławie, jak leżałem, to po trzecim, kurwa, miałem samą sztangę, sam gryf 20 kg i mi, kurwa, ręce drżały. Nie, no wiadomo, że jak wiesz, jakby odjebało się. To, że jeśli miałbym się tego podjąć, wstyd jak chuj. No to będę robić to po prostu tak, jak najlepiej potrafię i mówię, wyciskanie na klatę też jest czymś takim w moim odczuciu, że no, są takie dni, w których nie wyciskam. Dziękuję wszystkim za wspierających. A są takie dni, w których czuję niedosyt, wyciskając te 140 na przykład, więc nie wiem, czy to jest zależne od tego, jakie jadłem śniadanie, czy co robiłem wcześniej itp., ale mówię, że w moim odczuciu jestem w stanie jeszcze więcej z tego wycisnąć, a nie chciałbym robić czegoś takiego, że powiedzmy przyjdę, wycisnę te 140 i przy ciągu miesiąca, dwóch powiem, a idę tam znowu, bo coś, wiesz o co chodzi? No to mi się podoba to podejście i mam nadzieję, że teraz jak będziesz na przykład chodził spać, to kiedyś tam sobie pomyślisz o nas przed snem, że kurwa, ja rozjebie UWK na ławie. Nawet wiesz, nie wiem czy pamiętasz, zanim jakby jakiekolwiek były nasze rozmowy na temat High League'u i zanim właściwie powstał w sumie High League, były już próby tego, żebym do was spadł na tą ławkę i tak dalej, ale tak jak mówię, no nie mam jeszcze jakby w moim odczuciu tego swojego maksimum, które chciałbym zaprezentować szerszemu gronu. Rozumiem. Na razie jest to Instagram i wystarczy. Okej, okay, pyta-